Cześć! Witam Was, moi kochani, w 11 odcinku Syberii. Tak, mamy już 11 odcinek, niestety po długiej przerwie. Znowu była przerwa, ale obiecuję, że już nie będzie i zakończymy grę. Będę dążyć do tego, by odcinki były regularne i będziemy kończyć grę. Nie wiem w sumie, na jakim jesteśmy etapie. Czy już bliżej końca, czy środek? A na czym zakończyliśmy? Tak, należy się krótkie przypomnienie. Otóż Katarzynka wybrała się do biblioteki, oczywiście z naszą pomocą, aby poczytać sobie książkę o jagodzie z Amazonii, Savignon, tak się nazywa, o pewnym tym krzaczku. No i teraz poszukujemy tego krzaczka gdzieś tutaj, w Barkstadt. Nikt nam nie chce pomóc. Zawiadowca się zdradził, że może coś profesor Pons będzie wiedział ten temat. Więc idziemy do pana profesora. Tak. Mamuty. Jak to w Syberii. Tutaj pan niemiły student. Nie, 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 nie idziemy do niego. Już się z nim przywitałyśmy. I gdzie tu pan profesor był? W lewo, w prawo chyba. Już jakiś czas temu grałam i nie do końca pamiętam, jak te lokacje się rozkładały. Tutaj? Czy miał otwarte drzwi? Nie, tutaj, dobra. Tutaj jest pan profesor, czeka na nas. Panie Pąsie, Wąsie. Co chciałaby pani wiedzieć? Wszystko. Savignon, oczywiście. Czy nie orientuje się pan, gdzie w Barkstadt przechowywane są rośliny Savignon? A dlaczego myśli pani, że tu są? Przeczytałam o tym w bibliotece. Proszę pójść do zawiadowcy. Jeśli taki krzew tu jest, on będzie wiedział lepiej niż ktokolwiek inny. Ależ on właśnie przysłał mnie do pana. Wydawało mi się to dziwne, ale on stanowczo polecił zapytać paleontologa. Pan jest tu jedynym paleontologiem, nieprawdaż? A tak, tak, rzeczywiście. Cóż za dziwne zachowanie. Cóż, myślę, że się pomylił, to wszystko. Nikt mi tu o niczym nie mówi. Być może warto spytać rektorów, w końcu oni kierują uniwersytetem. W porządku, dziękuję. Okej, czyli tam... Czyli pan profesor tam... Zostawię pana w spokoju. Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkodziłam. Tam nam nie chce nic Słucham. Pomóc. Ach, skądże? Nie, moje dziecko. Ale leczka muta jest na stole, analizuję ją. To chodźmy do rektorów. Choć nie wiem, czy chce się z nimi ponownie spotykać. Nie byli zbyt przyjemni w odbiorze. Chyba nas nie lubią. Ale skoro gra nas tak prowadzi, to trzeba tak robić. I oni byli gdzie? Na lewo? Skoro Pons na prawo, to oni na lewo? To była biblioteczka. Tak, tutaj. Tutaj? Tak. Twarzą w twarz. Z wielkimi rektorami. To będzie przyjemna rozmowa. Na pewno. Panowie, wybaczcie, że znowu was niepokoję, ale mamy mały problem. Mały problem? Mały problem? Każdy tu ma teraz małe problemy. Każdy sam się nimi zajmuje i nikt nie powstrzymuje globu od jego ruchu wirowego. Ani pociągów z opuszczania stacji. Milutcy jak zwykle. Dobra, mówcie, jak jest krzaczek. Czy jesteście pewni, że w Barkstadt nie ma roślin Savignon z Amazonii? Właśnie rozmawiałam z zawiadowcą stacji i paleontologiem, a to, co mi powiedzieli, niezbyt mnie przekonało, że tu ich nie ma. Jesteśmy zgodni co do tego. W Barkstadt nie rosną żadne rośliny Savignon. Zrozum, panienko, że winorośl Savignon z Amazonii to rzadki krzew, który wymaga specjalnych warunków dla wzrostu.
To prawda. Warunki, w których trudno ją rozmnażać. Uwierz mi. Trudno, ale nie niemożliwie. Na szczęście nasz ogród okazał się odpowiedni. Wasz ogród? Więc w Barkstadt znajduje się ogród? Ogród? No, jeśli jakiś miałby być, to taki malutki ogrodzik za stacją. Ale nasz zawiadowca byłby z niego bardzo dumny. Z pewnością bardzo by o niego dbał. Wszystko rosłoby wspaniale, gdybyśmy byli w stanie go w ogóle uprawiać. A to wszystko zależałoby od jego zdolności ogrodniczych. Bylibyśmy z niego dumni i nie zapomnielibyśmy, jaką rolę odegrałby w tym paleontolog. Jaką? Co w ogóle ma z tym wspólnego właśnie paleontolog? Proszę pomyśleć, jak bez niego i jego laboratorium mielibyśmy robić wino? To byłoby doprawdy, koledzy, dobre wino, prawda? Och tak, rozkoszny środek na zapomnienie długich godzin znoju i naszej ogromnej odpowiedzialności. Co rok z niecierpliwością czekalibyśmy na nadejście noworocznej produkcji. Jeśli was dobrze zrozumiałam, to w Barkstadt faktycznie rosną rośliny Sauvignon. Są uprawiane w ogrodzie za stacją, następnie przerabiane na wino przez troskliwego paleontologa, aż w końcu przyjemność picia należy do was. Jeśli się nie mylę, panowie, to macie tutaj małą, nielegalną wytwórnię. Panienko, doprawdy wyciągasz pochopne wnioski. Nigdy tego nie powiedzieliśmy. Wcale tego nie mówiliśmy. Mówimy w trybie przypuszczającym. Wiesz, używamy jeżeli i gdyby. Więc co by było, gdybym miała takie przeczucie? Jeżeli tak, to musiałabyś to zatrzymać dla siebie, oczywiście. Tak, gdybyś była tak miła i zatrzymała to w tajemnicy, to byłoby tylko małe, lokalne zmartwienie produkujące zaledwie kilka butelek co rok. Jest. Żaden tam interes w wersji grande. W przeciwnym razie należałoby nas ukarać, więc moglibyśmy liczyć na twoją dyskrecję, prawda? Nie martwcie się, nie mam zamiaru mieszać się w cokolwiek. Nieźle, nie są tacy kryształowi. Siedzimy tu zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar. Na jakich się tak kreują. Już to prawdy, ale już ten czas leci. Bardzo dziękujemy, panienko, za tę uroczą wizytę. I ja dziękuję, panowie. To była chyba ironia. Urocza wizyta. No to co, rektor Bimbrowniczek? Ojej, Kasiu. Połamiesz nóżki. Nieźle. Tylko do kogo teraz pójść, skoro już mamy informację, że na pewno. Do profesora pewnie. Ale nieźle. Rozlewnia wina, produkcja wina. I to jeszcze z tych specjalnych jagód. Sauvignon. To musi być dobre wino z ciekawymi właściwościami. No i co, panie profesorze, będziesz musiał się już przyznać. Co chciałaby pani wiedzieć? No i... Właśnie odbyłam interesującą dyskusję z rektorami. Wygląda na to, że jest pan doskonale poinformowany o obecności krzewów Sauvignon w Barkstadt. Podobno bardzo panu smakują. A bynajmniej. Ja nigdy nie pijam wina. Wolę je wytwarzać. Produkcja jest dla mnie o wiele bardziej satysfakcjonująca. A więc pan nie zaprzecza? Czemuż by? Widzę, że rektorzy dopuścili panią do naszej małej tajemnicy. Przekształciłem część laboratorium w pomieszczenie do fermentacji wina z amarzońskiego Sauvignon. Oczywiście nie mogę go wytwarzać w dużych ilościach. W końcu musimy zachować dyskrecję. Udaje wam się. A co ze studentami? Czy oni nic nie zauważyli? Bo wie pani, jacy są studenci. Mimo wszystko reakcja chemiczna to wciąż reakcja chemiczna. Nawet gdy owoce biorą w tym udział. Wtórna fermentacja trwa sporo czasu. Czasami osobliwy zapach rozchodzi się po korytarzach, więc czasem zapala mnie co siarki. Niewiarygodne. Doprawdy niewiarygodne. Jest pan naprawdę kimś, profesorze Pons. Nie jestem pewien, czy mam to brać za komplement. Właśnie.
co bym tu jeszcze chciała zapytać pana profesora? Chyba już wiem na razie wszystko, nic mi więcej nie powie. Zostawię pana w spokoju. Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkodziłam. Słucham. Ach, skądże, nie, moje dziecko. Pan profesor wydaje się uczciwym człowiekiem, jakby, znaczy uczciwym. W sensie takim bardzo przyjaznym człowiekiem, lojalnym może w stosunku do rektorów. I co by tu... Nie, nie wycofuj się. A, i czekamy na wykład pana profesora. Tak, bo pan profesor będzie coś tam opowiadał. Myślę, że powie coś o tej laleczce, którą mu dałyśmy. Cały ten student wystaje. Cały czas student tutaj wystaje. Gdzie by teraz? Do zawiadowcy pewnie pójdziemy, tylko gdzie on był? Ale ładny gmach. Zawiadowcą, gdzie jesteś? Na dworcu stał, tam na tym mostku. O! Jesteś zawiadowca. A nie mogę z tobą porozmawiać? A czemu? A nie, nie tutaj, nie tutaj, Kasiu! Ale czemu nie możemy z panem pogadać? O, dziwne. A, możemy, tylko musiała wejść na mostek, żeby się pokazało, dobra. Panie zawiadowco, przepraszam, ale znów potrzebna mi pańska pomoc. Nie widzi pani, że jestem bardzo, ale to bardzo zajęty? Nie. Co? Jestem doprawdy bardzo zajęty. Ale dobrze, już dobrze. Poświęcę pani chwilę mojego czasu. Wszyscy tu tacy mili? Savignon! Stroił pan sobie ze mnie żarty. Bardzo dobrze pan wiedział, że winorośl Savignon rośnie w ogrodzie na stacji. Nie, nie, wcale nie. Nigdy nie widziałem tych pani chwastów Savignon. Proszę nie kłamać. Wiem o tym. Pan i rektorzy są w zmowie, a laboratorium profesora zamieniło się w destylarnię. Macie tutaj miłą, malutką bimbrownię na boku. Bimbrownię? Chyba posunęła się pani za daleko. To tylko malutka produkcyjka na boku, to wszystko. Tylko dla nas, naprawdę. Powinniście się wstydzić. Nie martwicie się o reputację tego wspaniałego uniwersytetu. Trzeba poinformować o tym władzę. Ale my nie zrobiliśmy nic złego, to nie jest zbrodnia. Proszę otworzyć bramę do ogrodu. Oczywiście, no problemu. Natychmiast, panienko. Jaki miły teraz, jak wzięłyśmy go szantażem. Chodźmy za nim. No dobra, ale gdzie on poszedł? Gdzie są ogrody? Tu? Tu? Tam chyba są ogrody, bo widać. O, no, są ogrody. Dobra. To tu? Tutaj, dobra. Trafiłam. Proszę bardzo. Może pani przebywać w ogrodzie, ile tylko zechce. A jeszcze jedno. Nie jestem kłamcą. Muszę myśleć o reputacji uniwersytetu. Mam zwierzchników i muszę robić, co mi... Każą. Rozumiem. Proszę się nie martwić. Dziękuję pani. Czyli nie miałyśmy zamiaru ich wydać, tylko troszeczkę postraszyć, żeby osiągnąć swój cel. Jaki lojalny. Dobra, zobaczymy ogród. Ej, 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 idź! Zawraca się. Boi się wyjść. Powiem wam, że nie wygląda zachwycająco ten ogrodzik. Bardzo niezachęcająco. Co to, wierzby? Brzozy! Boże, jakie wierzby! Brzozy! Krzaczek. Wezmę sobie jagódki. No, wzięłam. Winorośl Savignon.
Może owoce, nie cała winorośl. A w sumie nie sprawdziłam, czy coś tam jeszcze. Może jakiś klucz ukryty w krzakach, jak to lubi być w Syberii. Mogę jeszcze wziąć? Na razie nie potrzebuję. Nie mogę, dobra. No to jak nie mogę, to wychodzimy. Tam jest jakiś płotek, ale chyba... Nie, nic mi się tu już nie podświetla. Chyba tylko przyszłam tutaj po te jagódki. I tak się teraz zastanawiam... co z tymi jagodami zrobić? Czy spróbować nakarmić te ptaki? Żeby jakoś sobie poleciały tam od tej drabiny? Czy je zwabić tam do tego automatu, który mamy naprawić? Do tej pracy, którą zlecili nam rektorzy. Tylko nie wiem, co miałyby zrobić te ptaszki. Chociaż nie, to może być logiczne, żeby zwabić tam ptaszki, żeby zniosły jajko, bo tam trzeba coś tam takiego wsadzić. Ale... Gdzie będziemy bliżej? Będziemy bliżej chyba tych ptaków przy drabinie. To najpierw spróbujmy tam. Tylko gdzie one były? Tu czy tu? Dobra. Gdzieś przy pociągu. Tu. Nie, tutaj idziemy już w stronę. Nie. W złą stronę. Tam będziemy ciągnąć ten pociąg. Tutaj? Aha, wracam. Dobra, wracam z powrotem. Myślałam, że po prostu da się przejść. Ale się nie da. Dobra, to zrobimy tak. Przejdziemy przez pociąg. Się zatrzymała, żeby się nie zabić, nie wpaść pod tory. No i są ptaszyska. Oby się udało. Jagódki. Mam was. Mam was, ptasiory. Jedzcie, jedzcie. Ale się tyłem odwróciła. A, tutaj sypiesz. A, patrzcie, jak one idą. To są naprawdę prawdziwe ptaki, czy automaty Hansa kolejne? Bo idą tak jak automat. Nie, nic nie mogę z wami zrobić. W sumie was się boję. Dobra, wchodzimy na drabinę. Ciekawe, co tam zobaczymy. Może będziemy widoki podziwiać. Uuu, wysoko. Bardzo wysoko. Tylko nie spadnij mi. Dobra, tutaj nic. Idziemy dalej. O! To ten mechaniczny orzeł, co odstraszał te kukułki. Ale fajnie, tylko jak my to naprawimy? Gniazdo? Nie dosięgnę. A. Szczypce. Ha, i mamy jajo. Czy coś jeszcze? Nie, nie możemy wziąć drugiego na pamiątkę. Jajko kukułki. Na wyhodowanie kukułki. Ale to tylko to? Tylko to. Ciekawe, bo jeszcze mamy to naprawić przecież. No dobra, na razie chyba nic. Chodźmy. Czyli mamy jajeczko. Więc idziemy pod gmach uniwersytetu, żeby spełnić misję. Naprawić automat grający. A wtedy dyrektorzy dadzą nam hajsiki. A wtedy zapłacimy tym ludziom, obcokrajowcom. O, i ptaszki się zmyły. Mówiącym w niezidentyfikowanym języku.
hybrydzie kilku języków chyba. Tylko... gdzie oni byli? Niestety nie wiem. Ale uniwersytet był tu. Gdzie się tam szło? Proszę pani, proszę mi wybaczyć. O, słucham. Słucham. Tak? Chciałbym przeprosić za to małe nieporozumienie. Ja... przyniosłem pani butelkę wina. Barkstadt Savignon. Bardzo dobry rocznik. Proszę mi powiedzieć, jak je pani znajduje. Jest mi bardzo miło, dziękuję. Życzę pani szczęśliwej podróży. Dziękuję. Patrzcie, jeszcze chce nas przekupić łapówką. Niezłe cyrki się dzieją na tym uniwersytecie. Pobyłybyśmy jeszcze kilka dni, to jeszcze jakieś byśmy sekrety mroczne odkryły. Tu jest wyjście przecież. Niezły cwaniaczek z tego zawiadowcy. Przekupił nas butelką wina. Ale pewnie wie, że to wino ma magiczną moc. Jeżeli się skusimy. Dobra. Cwaniaczek. Tu się gdzieś przechodziło. Jest. Hop. Perfekto. O, mogę wejść. Myślałam, że to po prostu ta dźwignia już uruchomi. A co ja tu będę robić? Dobra. Kolejna drabina, tym razem w dół. Wow. Jakie centrum dowodzenia. O, mamy dźwignię. Mam nadzieję, że nie zablokowana, że działa. Działa. Uf. Dobra. Czary mary i co? Dobra, kręci się, to już wiem. Ale ładnie. Ale grają świetnie, ale pięknie jak. Naprawdę Hans, wielki wynalazca. Znawca automatów. Wirtuos. Wirtuos automatów, ale pięknie. No, pomysłowy człowiek. To co, idziemy się teraz pochwalić rektorom? Że jesteśmy tacy super. Rektorze na lewo. Ciekawe, czy dużą sakwę rzucą pieniędzy. Mogliby mi jeszcze jakiś dobry napiwek dać. Znowu ucieszył się z mojego widoku. Panowie, wybaczcie, że znowu was niepokoję, ale mamy mały problem. Mały problem? Mały problem? Każdy tu ma teraz małe problemy. Każdy sam się nimi zajmuje i nikt nie powstrzymuje globu od jego ruchu wirowego. Ani pociągów z opuszczania stacji. Ja nie wiem, oni są jak taka mała, złośliwa, trzygłowa hydra. Dawaj, hajsy. Panowie, udało mi się naprawić estradę waszego uniwersytetu. Strad.
Estrada znowu działa! To wspaniałe wieści! Jesteśmy bardzo wdzięczni, naprawdę bardzo wdzięczni. Do prawdy! Tak, do prawdy, bardzo wdzięczni. Będziemy wspominać twój pobyt z większą radością w sercach. Jeszcze z większą? Dochowajmy słowa danego przez nas. Ile potrzebujesz? Dużo. $100, jeśli o tyle mogę poprosić. Zgadzamy się przekazać ci wspomnianą wcześniej sumę, panienko. Możesz teraz odjechać wraz ze swoim pociągiem. Rzeczywiście dostałam sakiewkę. Jesteśmy. Kiedy zamierzasz wyjechać? Tak, ponieważ teraz możesz przemieścić swój pociąg możliwie jak najszybciej. No... Jak najszybciej? Mogę jeszcze raz wziąć? Czy mogę odwołać się jeszcze raz do waszej hojności? Potrzebuję jeszcze trochę pieniędzy. Co? Oddać pieniądze? Od tak? Bez żadnego ważnego pretekstu? Brakuje ci, panienko, podstaw zdrowego rozsądku. Z pewnością wiesz, jak roztrwonić czyjeś pieniądze, czyż nie? Twoje zachowanie staje się całkiem niestosowne. Ale czy nie mogłabym wykonać dla was jeszcze jakiejś usługi? Nie możemy ci nic zaoferować, młoda damo. Nie mamy już żadnych nowych zadań. Musimy kontrolować wydatki uniwersytetu. Wiesz, jego zasoby nie są bez dna. Podobnie jak nasza filantropia też ma swoje granice, uwierz mi. Ale chamstwo. Siedzimy tu zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar. Czas na herbatę. Już to prawdy, ależ ten czas leci. Bardzo dziękujemy, panienko, za tę uroczą wizytę. I ja dziękuję, panowie. No, trzeba było ich postraszyć, że ich wydamy. I skończy się bimbrowanie na boku. Ale nas zaskoczyli. Dobra. Wychodzimy, już więcej się nie widzimy. Żegnam. Chamstwo. To co, skoro mam już hajsiki, jeszcze zobaczę, jak to wygląda. Aha, czyli w takim woreczku. Pieniądze. Pieniądz. To co, idziemy chyba do tych ludzi na łódce. Przygrywają. No, za uruchomienie takiego cuda to powinnam naprawdę dostać więcej. Ja przynajmniej jakieś dobre słowa, nie burę jeszcze dostałam. Chamstwo. Wychodzę stąd zniesmaczona. No i są. Czym, kobieto? Czy jemu można dać? Czy jej? Trzymajcie, oto wasze pieniądze. Sprawdziłam, jest wszystko. O, przeliczone. Haha, rzucę. Doleciało chociaż i wpadło do rzeki. A, doleciało. Ach, dziękujemy. Nie trudno zdobyć dolar. Widzisz? Jesteś prawdziwą bizneswoman. Nie tylko ja jedna. Dobrze się z tobą załatwia interesy. Teraz otwórz śluzy, albo nie możemy ci pomóc. Dlaczego jej nie otworzyliście? W sumie to wcale nie trzeba być geniuszem. Mam łatwym zroczystą i kleina madam. No se se jej mara, ale stąd kompletno. Ena lora kaput, ena de... O, kaput. Telefon kaput. Mój mąż mówi. Skomplikowane instrukcje. Nie rozumiem zasad. Mój mąż wściekły. Bardzo wściekły. Teraz telefon zepsuty. Kaput.
wściekły. Zaczyna mnie to irytować, więc co zamierzacie zrobić? Oddawaj 100 dolarów. Mamy na mechanika. Ja nie mam na to czasu. Pójdę sprawdzić. Musi być jakiś sposób na uruchomienie mechanizmu otwierającego. Weź klucz. Żeglarz zawsze potrzebuje klucza do śluzy. Też rzuci? Jak nie trafi? Trafił, dobra. Dzięki. A co to było? Dobra, wezmę najpierw klucz, żeby go nie zapomnieć. To chyba pierwszy raz w tej grze, kiedy otrzymujemy klucz od kogoś, a nie znajdujemy go w krzakach. A co mi się tu pojawiło? Aha, śluza. Dobra, że mamy kolejne zadanie do wykonania. No dobra. Mamy klucz. Czyli co? Możemy teraz iść do tego mechanizmu otwierającego, tej stacji kontrolnej, czy jak tam to o tym mówiłam. Otworzymy i w drogę. Aha, weszliśmy tędy. O? Czyżby pan pąsł? Halo? Pomyślałam wczoraj o tobie, bo zobaczyłam to fantastyczne futro. Ubierasz się ciepło? Ludzie w obcych krajach nigdy nie wiedzą, jak ubrać się odpowiednio do pogody. Mamo, tak miło, że się martwisz, ale u mnie jest wszystko w porządku. Trochę tu wieje, ale nie martw się. Chodzi o to, że... Kiedy wracasz, Frank marzy, by cię poznać. Frank? Och tak. Twój śpiewak, więc spotykacie się. Nigdy nie zgadniesz, jaką wczoraj mi zrobił niespodziankę. No, chyba mi się nie uda. Frank zaprosił mnie wczoraj na wielką galę dobroczynną zorganizowaną przez... kogoś tam. Namówili go, by zaśpiewał kilka starszych utworów ze swojego repertuaru. A na koniec poprosił mnie, bym wyszła na scenę. Wyobrażasz sobie? Ja, twoja matka, na scenie... Och, szkoda, że mnie tam nie było. Mam nadzieję, że niezbyt wzruszające. Och, nawet za bardzo. Zwłaszcza, że nie byłam u fryzjera i nie miałam odpowiedniej sukni. Frank obiecał, że następnym razem się tym zajmiemy. Och, jest taki ładniutki i ma najsłodszego małego... Z pewnością, mamo. Czego? Cieszyła, gdyby się spotkała. Ojejku. Będę na nie uważała, mamo. Miło usłyszeć twój głos. Kocham. Ja też, mój mały pączusiu. Pączusiu, serio? Oj, mama chyba nasza nie dorosła do swojego wieku. Co za kobieta. Taka nowoczesna mamuśka bardzo. I klucz. Kto ma klucz? Katarzyna. Aha. No i co? No dobra. Tyle chyba by było z mojej radości. Wygląda na zepsute. No, zepsute. Problemów zadzwonić. No, to nie jest telefon. Co? A, no to użyjemy swojej komórki. No dobra. Tylko trzeba zapamiętać numer. O nie. 2766. 6742 2766 6742 2. Teraz powtarzać. Chwila, moment, muszę to zapamiętać. 2
2, 7, 6, 6, 6, 3 były szóstki na pewno, to zapamiętałam. 7, 4, 2. 2, 7, 6, 6, 6, 7, 4, 2. Chyba tak. Mężczyźni nie dali jeszcze tak bardzo trudnego numeru. Dobra, dzwonię. Witamy we wschodniej centrali kontroli śluz. By rozpocząć, naciśnij dash. Dash. Jeśli używasz śluzy w Haldenburgu, naciśnij 1. Jeśli używasz śluzy w Morlow, naciśnij 2. Jeśli używasz śluzy w Canning Pass, naciśnij 3. Jeśli używasz śluzy w Barkstadt, naciśnij 4. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij dash. Dobra. Normalnie jak na tych infoliniach. Jeśli chcesz podnieść poziom wody, naciśnij 1. Jeśli chcesz obniżyć poziom wody, naciśnij 2. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij dash. A gdzie jest opcja podnieść śluzę? Co? Czemu tak? 1, ale to podnieść poziom wody? Chcesz podnieść poziom wody w śluzie w Barkstadt. Aby potwierdzić swój wybór, naciśnij gwiazdkę. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij dash. Coś jest nie tak. Twoje żądanie zostało zapisane. Niestety, naczelnik regionalny jest tak. Obecnie na urlopie i nie ma żadnego zastępstwa. Odpowiemy na twoje żądanie w ciągu 48 godzin. W nagłych przypadkach prosimy obsługiwać śluzę ręcznie. Ręcznie, czyli jak? Mogę obsłużyć, tylko jak? To coś muszę wpisać. Ale nie mam pojęcia co. I się wzięło, zepsuło, a już myślałam, że otworzymy. No nie tak prosto, to byłoby zbyt łatwe. Na pewno zbyt łatwe jak na tę grę. Gdzie zagadka goni zagadkę. Skoro pan zawiadowca jest dla nas taki miły, to może nam pomoże otworzyć? Na pewno wie, jak się otwiera śluzy. No, zapytaj pana. Przepraszam, że przeszkadzam. Czym mogę służyć, panienko? O, jaki miły teraz, patrzcie. O, otwórz pan. Czy pan wytłumaczyć, jak działa śluza na kanale? Śluza to system ruchomych skrzydeł bramy. Sprytne, co? Pozwalają łodziom na uniknięcie problemów z poziomem wody w kanale. Tworzą niby taki schodek dla łodzi. Wie pani, co lubię? Siedzieć na brzegu, przyglądać się barkom. Przepraszam, ale chyba źle się wyraziłam. Muszę wiedzieć, jak otwiera się i zamyka śluzę, by zmieniać poziomy wody. Nie znam tego dobrze. Pociągi i barki. Barki, pociągi, teraz ci. Wszyscy tacy różni. Czyli pomógł. Ale dusza nie romantyczka. Nie będę już przeszkadzać panu zawiadowcom. Witam w Barkstadt, panienko. Tylko kolejne pytanie, kto może coś wiedzieć na temat śluzy? Chyba nie mam zbyt wielkiego wyboru. Dobra, wracam na uniwersytet. No bo raczej Oskar mi nie pomoże. Chociaż może się zna na takich rzeczach. Widzisz, z drugiej strony, czy Gohan zaprogramował na śluzy? Ale z kolei tutaj kto może mnie uświadomić? Kolejna książka w bibliotece? Na dyrektorów to raczej nie pójdę. Chociaż... Dobra, zobaczymy, czy jesteś nadal takim hamem, jak byłeś. Cześć. Ej, maleńka! Zabawimy się? Tak. Co ty sobie... Tak, cały czas. Ludzie się tak szybko nie zmieniają na dobre.
Chyba, że pójść do Ponsa. Ale dobra. Ale dobra, ale dobra, ale dobra. Chciałam iść do rektorów, mówię dobra, ale jesteśmy tutaj, więc po drodze stąpmy. Chociaż nie chcieli z nami gadać ci studenci. Nieszczęsna książka tu leżała. Przepraszam. Mogę ci przeszkodzić na chwilkę? Nie. Nie. Mógłbyś być trochę milszy. Cicho, jeśli jeszcze tego nie zauważ. Dobra. Czyli nic się tutaj nie zmieniło. Nadal nas nie lubi. Tak, czekam na ten telefon od Ponsa. Dobra, i tu jest ten taki ten. Ale on też nie chciał z nami gadać. Cześć. Sza, nie mów tak głośno. Przepraszam, zastanawiałam się, czy nie możesz mi pomóc. Nie widzisz, że jestem zajęty? Czego szukasz? Nie twój interes. Teraz odejdź, próbuję się skupić. Nie zostało mi wiele czasu do ćwiczeń z profesorem Ponsem. Profesor Pons, powiadasz? Popracuj gdzie indziej, proszę. O, masz. Myślałam, że jak zaczepił temat Ponsa, to coś mu poradzimy, on nam pomoże. Aha, no i weszłam dookoła. No cóż, nie dowiedziałam się niczego. Dobra, chodźmy na kolejny opieprz, tym razem od rektorów. To pani jeszcze tu jest? Kolejny mały problem. A już się z nimi żegnałam na zawsze. Panowie, czuję się niezręcznie, że muszę was znowu kłopotać. To prawdy niezręczne zakłopotanie. Co dodam, kłopocze nas niezręcznie. Nie kłopocz się z tym, moja droga. Zamieniamy się w słuch. Jaka fajna gra słów. Świetna gra. Gdybyście byli tak mili i otworzyli śluzę na kanale, wtedy żeglarze mogliby podholować mój pociąg do maszyny nakręcającej. Otworzyć śluzę? Ha, cóż za osobliwy pomysł. Cóż za zaskakująca prośba. Nasz uniwersytet nie odpowiada za działanie śluzy na kanale. Zajmuje się tym, panienko, inna administracja. Która? Gdybyście byli tak mili i otworzyli... Otworzyć śluz! Cóż za zas... Nasz uniwersytet... Siedzimy tu zajęci ciągłym... Już to prawda. Bardzo dziękuję. I ja dziękuję. Tak czułam, że to będzie bezowocne. Mogliby powiedzieć, jaka administracja. Gdzie ja tutaj jakiegoś administratora znajdę? Dobra, chodźmy jeszcze do Ponsa, zapytajmy, może on będzie bardziej pomocny. No w ogóle on był bardziej pomocny. A te drzwi się nie otwierały? Jeszcze sprawdzę po drodze. Bez sensu, zamknięte. No właśnie, bez sensu. No wątpię, że profesor znał się na śluzach kanałowych. No, ale skoro na produkcji wina i na krzaczkach się zna. To chciałaby pani wiedzieć. Wszystko. Wydaje mi się, że aby kontynuować moją podróż, będę musiała otworzyć śluzy na kanale. Z pewnością masz rację, moja droga, więc otwórz śluzy. Otwarte czy zamknięte pozostają poza kręgiem moich zainteresowań. No tak, można było się Zostawię tego domyśleć. Pana w spokoju. Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkodziłam. Słucham. Ach, skądże? Nie, moje dziecko. No dobra, ale kogo mogę teraz zapytać o śluzę? Oskara? Tak się stawiam, czy ktoś jeszcze tam był.
studenci na auli, ale z nimi się nie dało pogadać. W ogóle nie wiem nawet, gdzie ta aula, nie pamiętam, gdzie ona była. O kurczę. Inna administracja. Inna. Czyli która? On nic nie wie. On nic mi nie pomoże, on nic nie wie. Nie. Oskar pewnie mi powie, że to wykracza poza zakres jego zaprogramowania. No ale. No, Oskarku, powiedz. Wszystko w porządku, Oskarze? Tak, Kate Walker. Czekam na twoje instrukcje. Pomóż! Na pewno zauważyłeś barkę w kanale. Barka pomoże nam i podholuje pociąg do maszyny nakręcającej. Muszę jednak załatwić jeszcze kilka spraw. Nie powinno to potrwać zbyt długo. Nie mogę ci pomóc, Kate Walker. Transport rzeczny nie leży w zakresie mojego funkcjonowania. Nie wiem, ale tak właśnie sobie pomyślałam, Oskarze. Bo jesteś bardzo uważna, Kate Walker. No cóż. To na razie, pozdrów Kazie, Oskarze. Jak się uda, to i Kate Walker. Przynajmniej swoje automatyczne komplementy prawie. Nie wiem, moi drodzy, gdzie ruszę. Ale zrobimy to już w kolejnym odcinku. Powiem wam, że fajnie minął mi ten odcinek. Było całkiem miło, nie zacięłam się w ogóle. Oprócz tego fragmentu, ale to będzie w przyszłym odcinku, więc się nie liczy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bo mi tak fajnie wrócić do Syberii. I będziemy kontynuować na pewno. W takim razie dziękuję za oglądanie i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!